Ciężarówka transportująca bale drzewne o wadze ponad 20 ton doprowadziła do ruiny drogę na kopalnię Wielkiej Wsi. W pewnym momencie pojazd ugrzązł na drodze. Brukowany odcinek drogi zapadł się w błocie. Historia tej drogi owiana jest już legendą. Do niedawna była to droga powiatowa. Teraz przejęła ją gmina Wąchock. Prawa strona drogi jest zasiedlona. Po lewej znajdują się działki, które Agencja Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie wystawiła na sprzedaż. Większość działek na przetargu kupili urzędnicy powiatowi i gminni oraz kilku radnych i lokalnych przedsiębiorców. Pojawił się też pomysł odbudowy drogi. Miała to być wzorcowa inwestycja za około 1 000 000 zł, na którą przeznaczono z budżetu gminy 300 tysięcy. Niestety budowa tej drogi nie uzyskała akceptacji w programie tzw. schetynówek. Lasy Państwowe, które korzystają z tej drogi, także nie wykazują zainteresowania dofinansowaniem. Transport drewna z pobliskiego lasu często odbywa się właśnie tym szlakiem. Ostatnia próba wywozu drewna zakończyła się dewastacją nawierzchni drogi w Wielkiej Wsi.